Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w takim ekranie pauzy przed cutscenką, która ostatnio odpaliła mi się, jak wleciałem do bazy z powrotem. Chciałem sobie poprawić morale z ludźmi i prawdopodobnie jeszcze to zrobię, ale no, na początek pokażę wam tą cutscenkę, gdyż udało mi się w miarę szybko wyjść z gry, więc mam nadzieję, że nic się takiego nie spieprzyło i cutscenka pojawi się tak czy siak. Got him. Ngezaba, tatana mono, intangu yandi, ibandaka ke salana min. Geke sulaka. Tata nange mingi. Ah, eli lolu la mono. Muzo laka veku tuba. Ukizina nge bingi laka mono. Ukizina nge bingi laka mono. Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Cut it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that! I'm not a kid. You hear me? Enough. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. But here, we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Okej, okay, czyli dobrze myślałem. Chodziło o imię. Ale pewnie na to, że go nazywałem dzieckiem, pewnie też miało coś. Coś tu miało do rzeczy. No to okej. Okay. Ja sobie teraz polatam z tymi. Ja sobie teraz polatam po bazie, poprawię morale, a z wami widzę się dopiero w helikopterze. Dobra, jest duża szansa, że wam wyciąłem całokształt. I jestem, widzę się z wami już po nawet zmianie mojego wyposażenia. Ale to nic. Dobra, dajemy ziomeczków. Może na to. Najpierw było poczekać, aż ci dwaj skończą i wysłać jednocześnie, no ale niestety. Nie mam. O, chociaż. Chociaż nie, dobra, bo to jest jakiś blueprint, to przy jednak nie. To chyba jednak to jednak te teraz sobie poczekają chyba. W sumie co to daje? Okej, okay, tutaj miny, a tutaj.
Body armor, no kurde, to bym akurat wolał zniszczyć, no. Dobra, nieważne. Nie, czemu się tego cofałem? Mission list. Co my tu mamy? Uratuj dwóch cywilów i ogarnij dziecięcych żołnierzy. O, tu jest w sumie ziomek specjalista od usypiającego gazu, to on by się przydał. No plus to jest na mniejszej skali, tylko w jednym posterunku, a to jest cała taka wielka akcja. Gdzie mogę albo być na którymś posterunku, albo w tym większym miejscu, w tej wiosce. Więc zaczniemy sobie od 25 epizodu. Tak trochę poza kolejnością, ale to nie pierwszy raz. Boss, ten kontrakt comes from the Umbelli Rebel Militant. That's right. That General's fighters. Recently, one of their child soldier platoons staged an insurrection and split from the main group. Thing is, they took a hostage with them. The General's brother, his number two. The contract is to extract both that prisoner and the leader of the renegade platoon. The message reads, I love my brother. You must bring him back to me alive. It also says this about the leader of the child soldiers. He is an excellent soldier. I want to persuade him to rejoin the ranks of the righteous. Sounds a little too forgiving for the man who ordered those kids dead at the mine. I wonder what kind of persuasion the general has in store. With that in mind, here are your objectives. First, rescue and return the general's number two as requested. Second, extract the renegade leader, and we'll keep him at Mother Base. In other words, extract both targets out of the region. Good luck, boss. Ten sam generał, który zlecił zabicie dzieci, które w tamtej kopalni Kugenga, teraz chce, żebyśmy my ocalili jego brata. Z jakiej racji ja miałbym to chcieć przyjąć? Czy to zachodzi o jakąś kpinę? Dobra, nieważne. Tutaj tylko muszę zmienić sobie ze zwykłej nam upgrade'niętą. Pyk. Ej, czemu jest taki magazyn? Jak inny wybrałem? No dobra, już nieważne. Trochę to się gryzie kolorystycznie, no ale... No, bynajmniej jest to ten powiększony magazynek. To jest najważniejsze. Dobra. Kogo ja bym chciał? No, myślę, że Quiet się przyda. A nawet jej damy jakiś strój. A co? No, niech będzie ta złota Quiet. Choć no, umówmy się, wygląda to bardzo dziwnie. O kurde! Spadła mi więź z Quiet! Dlaczego? I z koniem, z piesełem? I dlaczego? To dobra, teraz trzeba odzyskać te więzi. Czy ja chcę jakiś pojazd? Nie, nie ma po co. A strój? A strój może w sumie być. Kurde, dalej nie ma... Chociaż nie, czekaj, miałem chyba jakiś strój lepszy. Czy lepszy, jakiś strój taki... O właśnie, Battle Dress. Wow! Ale on jest opakowany. Ciekawe. Sneaking suit tylko wzbogacony o elementy... No... Grubopancerne, mówiąc krótko. Ale nie ma tego recovery, a na tym mi głównie zależy. Więc jak zostawimy sobie ten zwykły sneaking suit. Kurde... Padł mi gościu z S-ką niestety ostatnio. Z tego kombatu i trochę to boli. Ale prędzej czy później będę miał samych gości z S-ku i nawet to mnie przestanie boleć, więc... YOLO. Ale coraz bardziej mnie kusi, żeby już sobie odpalić maksymalny heroizm. I tylko po to, żeby dostawać coraz lepszych wolontariuszy, bo... Najlepszy wolontariusz, jaki był teraz... Wiecie, jaki był? Na A+. Aim true, ye vengeful.
Prawdziwy cel zemsta? Coś takiego? Też nie jestem pewien. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number two captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. Wiesz, ja tam dzieci nie chcę krzywdzić, nie? Tylko, mam takie pytanko. Możecie tam zaprząć jakichś jajogłowców w tym R&D? Żeby skonstruowali możliwość zabierania tych dzieciaków do bazy? Byłoby to bardzo użyteczne. Okej, mamy takiego ziomka zgarnąć. I takiego dzieciaka. Dobra, quiet. Leć, skautuj. A już poleciało od razu, kurde. Dobra, to ogarnimy jeszcze radio. He's the rescue target. The second in command of the Mbeli rebel militants. He's the younger brother of the general. But he's only distinguished himself these last few years. Still, to think he got himself captured by a bunch of children. Unless he went with them of his own accord. Nah. No, w sumie dobre pytanie. Czy on dał się złapać, czy poszedł z własnej woli? One of your objectives is to capture the commander and bring him to Mother Base. Nieźle. Naprawdę nieźle. Coś, no ostatnie czego ja się... Coś, ja myślałem, że to jest znowu jakiś dorosły typ, a tu proszę, znowu komandon. No, komandorem, dowódcą ogólnie. No znowu jest dziecko. Tylko tym razem nie będzie to walka taka dłuższa jak z Eli'em zapewne. Okej, okay, już jeden więzień, czy jeden, ten więzień konkretny, którego mamy stąd zabrać, jest zlokalizowany. Choć pytanie, czy jest to w sumie właśnie ten konkretny więzień. Sądzę, że nie dowiem. Muszę podejść bliżej. The map has been updated. Dzięki. Bardzo wiem tylko jak mam się tam dostać, no ale niech będzie. A dobra, po prostu mam przejść. Jak się patrzył, widzieliście to? Dobra, zabieramy. Terysta na plusie. To nie byłoby jakby dawali dwa razy tyle, ile ja daję. Tak szczerze mówiąc. Miałby to według mnie trochę lepszy sens. No. Wejdziesz? Dziękuję. O, proszę. Akurat się skończyło. Combat deployment. Kurde, mnie trochę przeraża, że ktoś mógł wydać taki realny hajs. No nie! Ci się odświeżyli! Ale bullshit! Jeny, jak ja nienawidzę czegoś takiego, no. Dobra, gdzie jest ten body armor? O! O! Maszyn... Nie. Czy jest coś? Jest to miny? Karabiny maszynowe? Body armor, tarcze, stroje do walki z tłumem, czy tam przeciwko zamieszkom, latarki, nie, kara...
Security will be tighter now. Watch yourself. Jest, machine guns. Dobra, tego się trzeba pozbyć w pierwszej kolejności. Jak another. Nie ma tu nikogo. Co ty gadasz, Miller? W błąd mnie wprowadzasz. Dobra. Jest nasz cel. Analysis complete. Okay, that's the general's brother. He's number two. Get him out of there, boss. To co? Sniper Elite? Fire. No, come on! Boże, nie wziąłem poprawki na odległość, kurde. No. Ruszy się czy nie? Nie zauważył, że jego dowódca padł na glebę. XD. Dobra, niecałe 200 metrów, czyli muszę około tej... Muszę na tej dwójce najlepiej celować. Kurde, nie czy kolej go tam widzi. Chyba nie. O, tam jest drugi. Albo i nie. Trochę niżej. Serio, jak chybiłem? Lepiej to jest strzelać po prostu w ich ciało, bo oni dość szybko padną. Enemy presence detected. The map has been updated. A dobra, dostał, tylko nie było tej zaskoczki od niego. Kurde, jak ja mam celować, żeby go trafić, no? Fire. Quiet. Dobra, nie, to nie ma sensu. Ale proszę, prawie całą amunicję wypstrykałem, a tłumik jeszcze nie zużyty. Ja to muszę podejść osobiście i normalnie ich z tego pistoletu pozdymować. Bo tak teraz mogę pstrykać ile chcę. Oczywiście dalej nie mogę pewnie zabrać, co nie? No nie. Jezu, jak już chciałem do niego celować, nie? Dobra, mogę gdzieś śmigłowiec przyzwać na blisko? No oczywiście, że nie. Inaczej tego dzieciaka za mnie zabiorę.
A nie, czekaj, przecież jest tu pojazd obok. To czekaj. Zabierzemy go w taki sposób. Chyba nie powiecie, że nie mogę go te... To jest tak naszło, bo nie mogę go normalnie fulltonować, a mi nie powiecie, że nie mogę go też w pojeździe przenieść. No, w pojeździe mogę. Pięknie. Weź mi w sumie trochę więcej. Szkoda, że nie mogę ich zapakować do jakiegoś kontenera i tak ich wysłać. To byłoby dość niezłe. Ale kurde, to by się więcej takich dzieciaków zmieściło. Czy nie tak, 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 bo tutaj trzech maksymalnie wchodzi. Leć. Ale spróbuję sobie... O, dobra. Chciałem sobie przyzwać jeszcze jakiegoś tego, no ale widzę, że... Akurat się zrobiło to. Bantu ya buta ya mbele tikaka mosi beto nyoso kwa mpangi. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Ya kukutuka jneka umate menga. This is B-Quad. Have arrived at LZ. Stand by. Czyli co? Czyli ten cały generał nas zrobił w konia! I ten ziomek wcale nie jest jego bratem. No, bynajmniej nie bratem z krwi, tylko tak jak teraz było, tak on teraz powiedział, że jest bratem, ale na bazie takim, że jest jego... Jeżeli ktoś się tutaj zaraził, by nie próbował cisnąć, ja nie jestem rasistą. Chodzi o to, że on jest takim jego, że on jest jego czarnym bratem. Drugi raz już ten generał wielce nas zrobił w konia. Przydałby się go znaleźć, zdawać do bazy, posiedź mu w perdol. Dobra, idziemy z tym. Nie, dokładnie wygląda strasznie dziwnie w tym stroju. Szkoda, że nie ma innych. Będzie SK czy będzie A? Mission complete. A nie, B! To jeszcze lepiej! Dobra, nieważne. No ale głównie przeszkodziło mi to wrzucanie tych dzieciaków. No jakbym był w stanie już ich fulltonem zabierać, to poszłoby z góry lepiej. Boss, about how we report this one to the client. I'll tell them we took heavy resistance from the Renegade platoon and the hostage was killed in the firefight. Also, their leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us for this one, but we got a big enough reward from the General's number two instead. And as for the number two, he's saying he wants to join Diamond Dogs. I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number two or number 200 for all I care. I taka postawa się chwali. O, wreszcie ktoś się przebił. A plus. Dwóch. Trzech. Czterech. No i dalej jedziemy już coraz niższe oceny. Boss, staying on the battlefield that long will have a negative impact on your health. Why not head back to Mother Base for a shower once in a while?
The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. What's the matter? Dlaczego myślę, że to jest dobry pomysł? Chyba żyją. Tak, żyją. Wow! Co jest? Stop this! Now! Chyba ten sam koleś, który wcześniej dostał od niej tego, wiecie, takiego puncza płaskiego. Dismissed. Payback for how they treated her. Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tight security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. Co tu się od niej pawliło przed chwilą? Saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. Boss, welcome back. Okay, nasza pani sniper, no. Siedzi sobie w celi. Nic się takiego nie dzieje. Pogadamy z nią? Aha, nie ma przejścia. Okej. Ale o co mogło chodzić, no? Tego nie rozumiem. Teraz normalnie. Prysznic, slash picie, slash oddychanie. Kurde. Nie wiem. Train? Ale train, że trenuj, czy train, że pociąg? Okej, okay, obczajmy to. A, dobra, to jest to. Tylko to. Dobra, to nie ma co.
Dobra, wzywam helikopter, wracam do ACC. No i cóż, żegnam się z wami. Oj, widzicie ten tłumik? Patrzcie, patrzcie to. Ja się kompletnie wystrzelałem, a ten tłumik dalej siedzi. Gdzie poprzedni by zdechł nawet nie w połowie mojej amunicji. Ten? No, a ten cały magazynek wytrzymuje. Łącznie z przeładowaniem. No i Quaid już wróciła. I to jest mega różnica, jeśli chodzi między tym medium, to już jest medium tłumik, a tym tłumikiem, który myśmy mieli w tym. A tym pierwszym, który zdychał tylko na jednym magazynku. Nie skończyłem tu mimo akurat to do siebie fajnego, że gdybyśmy znaleźli miejsce z amunicją, to nawet nie musielibyśmy sobie zrzutu ogarniać. O 40% ogólnej kompletacji, pięknie. No to okej, ode mnie to będzie tyle. W kolejnym odcinku natomiast obczajmy sobie kolejną misję fabularną, która jest teraz dostępna, czyli właśnie ten cały bliski kontakt. A ja już mu to zrobiłem! O Boże! No debil! Ja już mu to wytworzyłem dawno temu i o tym zapomniałem. Nie wierzę. To jest co? Zabij wroga, ogłusz wroga, albo zrań wroga. Nie no, ale chyba ogłusz będzie lepszy od razu. No co za idiota ze mnie. No tak to jest, jak się nie przegląda, nie? No ale dobra, no to być może w kolejnej misji właśnie weźmiemy sobie pieseła, aby przetestować właśnie tego. Ten strój. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć.